Bartosz Śpiączka, napastnik Korony Kielce. Bartku, po dłuższej absencji wracasz, bo jak dobrze sobie przypominam, to od Jagiellonii Białystok siebie nie było. Porażka w Białymstoku, później remis w Lubinie, porażka ze Stalą Mielec, w Pucharze Polski też się nie było. Wracasz, pokazałeś się w kilku sytuacjach, no ale niestety porażka w Częstochowie z Rakowem. Tutaj oczywiście nikt nie stawiał, podejrzewam, na to, że Korona Kielce może sprawić sensację i wygrać, czy niespodziankę i zremisować. Ale z przebiegu całego meczu wydaje się, że taktyka opracowana zdawała rezultat do 60 minuty. No na pewno tak. Nikt też nie wierzy w to, że przyjdziemy tutaj i będziemy się otwierać, bo wiadomo, jakby to się skończyło. Gdzieś mieliśmy jakiś plan, żeby grać z kontry, żeby gdzieś blisko siebie. Wiedzieliśmy, że Raków ma bardzo dobrych zawodników. Ten plan gdzieś był realizowany. No niestety jeden gdzieś błąd i straciliśmy bramkę, ale prawda jest taka, że też mieliśmy swoje sytuacje, gdzie byśmy wcześniej strzelili bramki, to by pewnie ten mecz się inaczej potoczył. Przegraliśmy ten mecz, jest ciężka sytuacja, ale ja to zawsze mówię, w życiu nigdy się nie można poddawać. Ja byłem w gorszych sytuacjach, dużo razy upadałem na kolana, zawsze się podnosiłem i szedłem do przodu i wiem, że my się też w końcu podniesiemy. Wiem, że ludzie będą mówić, że to jest tylko gadanie i że się już nie nadajemy, że sztab się nie nadaje wszyscy, ale prawda jest taka, że my bierzemy to na klatę, że są słabe wyniki. Nie, tu nie jest winien tylko trener, sztab szkoleniowy, dyrektor sportowy, tylko my wszyscy. Wszyscy bierzemy na klatę to i pracujemy dalej. Nie będę tutaj opowiadał jakiś bajek i mówił, że jest dobrze, bo nie jest dobrze, ale uważam, że ten mecz gdzieś, tak jak powiedziałem wcześniej, był plan, mały błąd, no i niestety się to źle skończyło. Przy naszej skuteczności mogło to być całkiem inaczej. Jedziemy do przodu, uważam, że mamy dla kogo grać. Dzisiaj był przykład, że ci ludzie jeżdżą, 300 kibiców przyjeżdża na mecz do Rakowa i słychać tylko ich, a nie Rakowa, no to też o czymś świadczy i chciałbym podziękować im w imieniu drużyny. Wiem, że nie dajemy im jakiejś teraz radości, ale na pewno przyjdzie ten czas, że znowu będziemy śpiewać, że Korona wygrywa te mecze i chciałbym, żebyśmy po prostu nie skreślali już nas, całej drużyny, sztabu i tak jak mówię, no wszystkich pracowników klubu, tylko żebyśmy dalej byli razem, tak jak to było na początku, gdzie korona się odbudowała, były ciężkie momenty, ludzie zaufali gdzieś jakimś osobom, poszło to w dobrym kierunku, jest cięższy okres, taki okres przyjdzie, zawsze przychodzi i teraz musimy się trzymać razem i tak jak dzisiaj pokazali to kibice, że mimo, że nie żre, to przyjeżdżają, jeżdżą, śpiewają i nas wspierają. I o to chodzi i bądźmy dalej razem, a na koniec zobaczymy, jak się potoczy. Ja nie obiecam, że będzie na pewno happy end, ale na pewno się nie poddamy i zrobimy wszystko, żeby było ok. Marceli Zapytowski, bramkarz Korony Kielce. Taki trochę słodko-gorzki chyba ten twój powrót do Ekstraklasy. Pierwszy raz w tym sezonie wystąpiłeś w barwach Korony Kielce w Elicie, no ale trzeci mecz na tym poziomie. No i w sumie błędów żadnych nie popełniasz, ale Korona niestety przegrywa. No przegraliśmy znowu, niedosyt. No to nie jest kwestia tego, czy błędu nie popełniał, czy nie. Po prostu musimy jeszcze więcej wykrzesać i kurczę, dzisiaj mecz był, myślę, do zremisowania. Bardzo ciężki przeciwnik, ale my jesteśmy Korona Kielce i chcemy w każdym meczu walczyć o jak najwięcej. No i na pewno niedosyt, bo było z karnego bramka. Też byłem blisko i szkoda, mam pretensje do siebie, no i tyle, wyciągamy wnioski i jedziemy dalej, my się nie poddajemy i po prostu skupiamy się na najbliższych celach. Wyczułeś Diego Lopeza przy tej 11, natomiast ten jego strzał był mocny i bardzo precyzyjny przy samym słupku. No, tak jak pan powiedział, był mocny strzał, ale mówię, uważam, że szybciej bym poszedł, bym ją złapał. Nie poszedłem, bo obawiałem się, że jeszcze jest taka opcja, że może gdzieś tam w środku umieścić tą piłkę, w środku bramki i no i lekko, za długo go wyczekałem po prostu i no i wpadła. Wyciągam wnioski i jedziemy dalej. Chyba przyznasz rację, że defensywa dzisiaj na tyle dobrze funkcjonowała, że ty nie miałeś aż tak dużo pracy, jakby się mogło wydawać, biorąc pod uwagę przeciwnika, z którym się mierzyliście. Dokładnie. Bardzo, bardzo dobrze współpracowaliśmy z tyłu w linii obrony.
była taka bardzo żelazna nasza defensywa. To bardzo dobrze funkcjonowało cały mecz. Jeden brak kontroli, jeden tak naprawdę błąd i no i niestety no Raków wykorzystał. No ale no tak, no tak jak pan powiedział, no tych sytuacji nie było, bo dobrze właśnie trzymaliśmy centrum bramki, światło bramki i blokowaliśmy te strzały i no i było bardzo solidnie z tyłu, ale cóż, przegraliśmy i na pewno musimy wyciągnąć wnioski i jedziemy dalej. Na dłużej zmiana bramkarza Korony Kielce? No cóż, no mi tylko wypada po prostu powiedzieć, że muszę jeszcze mocniej pracować, robić swoje. I no i jeśli tylko jest taka możliwość, to pomagać drużynie, pomagać chłopakom i żeby Korona szła coraz wyżej i była coraz mocniejszym zespołem.